Zdom! Witajcie, mistrzowie, w Kaldejskim Ekspresie, jedynym źródle informacji o Fate Grand Order na polskim YouTube. Jak tam prawdziwe Monster Hunter Experience? Dobrze? Więc zaczynajmy. Pierwszą stację zaliczymy 3 czerwca w kraju kwitnącej śliwy i tych cienkich, ale pieruńsko-ostrych mieczy wraz z Godagudą już kurde trzecią w tym wieku. Z tej okazji opróżnimy sklepik, zrobimy fabułkę, zrekrutujemy najpotężniejszego Jojo i Yakuza referensa w jednym, czyli darmowego rajdera, Sakamoto Oryome wraz z żoną Oryo. Do tego, w odróżnieniu od poprzednich Koha Ace eventów, hulać będziemy po prawdziwej mapce, na której wykonamy 100 questów. Wraz z eventem wydamy nasze oszczędności na SSR Alter Ego Majin Chan w towarzystwie Garchera, Lancer Lishuena, Meduzy, Medei i uwaga, unikat, limitowanego 3-gwiazdkowego asasyna Okade Izo. Potrwa to do 17, ale już 13 powinniśmy rozpocząć prekampanię do Gotterdammerungu, czyli drugiego rozdziału Lost Beltów. Z tej okazji każdy, kto ukończy Anastazję przed 27, dostanie 10 kwarców. Dla tych, którzy zostali w tyle do tego okresu, gra zaoferuje zniżkę na całą kampanię za wyjątkiem eposu o resztkach. Mało? To co powiecie na baner z 5-gwiazdkowym Archerem Napoleonem Bonaparte? Jeszcze? No to po upływie baneru działonowy stanie się zwykłym serwantem, gotowym was spuknąć o każdej porze. 27 za to zagłębimy się w tereny Skandynawii, żeby rozprawić się z kolejnym krypterem, Ofelią, i jej Lost Beltem, krainą wiecznego płomienia, Gotterdammerungiem. Z tej okazji, poza oczywistą fabułą, Brynhilda doczeka się nowych animacji. Zwiększony zostanie limit poziomu mistrza do 150. Wprowadzone zostaną dwa nowe materiały, pierścienie i sztaby, a silnik giereczki w końcu zostanie zaktualizowany. Przygotujcie się na update wielkości całej gry. Gacha zaoferuje nam limitowanych SSR Sabera Sigurda oraz Lancer Brynhilde wraz z SSR Lancer Valkyrią. Warto zaznaczyć, że po banerze Valkyrie pojawią się w story gaczy. W międzyczasie ta oto grupka powinna dostać swoje nowe interludia, a my z okazji 1100 dni giereczki dostaniemy po 10 kwarców. Ostatecznie między 4 a 5 lipca nadejdzie ten dzień, który użytkownicy Clairvoyance Fake zwiastują jako nową erę tego świata. Mowa oczywiście o 3. rocznicy FGO. Ho boy, ale ten czas leci. Z tej okazji tradycyjnie przypomnimy sobie niektórych głosów z poprzednich rozdziałów i odbierzemy 2 z pamiątkowych CE. Przyjdzie czas na rerun eventu Old Statesman wraz z darmowym polem Bunianem. Z okazji transmisji na żywo z Aniplex Online Fest rozdane zostanie natychmiastowo 60 kwarców oraz przez najbliższe dni 10 milionów QP, 100 tysięcy friend pointów, 10 złotych expów, srebrnych fodo ataku i HP, 100 prizmów, 1 złoty fodo ataku i HP oraz ostatecznie 10 bilecików. Zniżka na daily questy i potrójna szansa na super i great sack. Podniesiona przestrzeń magazynowa na serwanty i CE. Zniżka AP na Epic of Remnant i 10 kwarców za każdy ukończony, dająca łącznie 40. Podniesiona zostanie nagroda za kamienie milowe logowanie z 20 do 30 kwarców. A dodatkowo obecni gracze dostaną 10 kwarców za każde przegrane 50 dni. Kolejna partia serwantów doczeka się swoich zasłużonych rank-upów. Ostatecznie wprowadzona zostanie nowa funkcja, Command Code, a wraz z nią nowe przedmioty do sklepiku. Pierwszym daniem tej podańcówki będzie zestaw banerów na gwarantowaną SSR-kę, tym razem podzieloną na klasy. Tradycyjnie wybrać będziemy mogli tylko raz,
Baner kosztować będzie płatny kwarc, choć tym razem tylko 15. Ale za to zaoferuje każdą SSR-kę w grze. Limitowaną, storylokowaną i tą normalną. Każdy ma równe szanse. Dostępnymi wyborami będą Sejberzy, Arczerzy, Lancerzy, Rajderzy, Kasterzy, Asasini, Berserkerzy oraz zbiorczo Ekstraklasy. Drugim daniem zaś będzie baner na 5-gwiazdkowego Kastera, Skasach Skadi, Solo oraz rotacyjnego z fabularnymi banerami oraz Sherlockiem. Potrwa to do 16 lipca i tutaj się na dzisiaj zatrzymamy. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy, a to był Kaldejski Ekspres. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.